Witam ludzi, którzy trwało znaczyli swój ślad i działalność. Dzisiejsza szkoła, zwłaszcza szkoła specjalna, nie integracyjna, ale właśnie specjalna, ma swoje miejsce na mapie edukacyjnej Polski, województwa czy powiatu powiatu. Do tej szkoły chodzą dzieci, które wymagają stworzenia specjalnych warunków nauki i rehabilitacji. Wymagają bazy zdecydowanie bardziej specjalistycznej niż szkoły masowe. Wymagają prawdy zdecydowanie bardziej ukierunkowanej wszechstronnej i wykształconej niż szkoła masowa. Wymagają ludzi o czystych i szczerych sercach, którzy wiedzą, że ich pomoc jest wielokrotnie niezbędna i nie do zastąpienia. Takich stróży prawa, rolę gdzieś dzikiego zachodu, dla których świat jest czarno-biały, albo dobrym, albo złym. Więc ze złem walczą, a z dobrym przychodzą do Was. Jeszcze raz Państwa serdecznie witam i bardzo za to dobrą dziękuję. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji Szkoła z prawami dziecka. Akcja jest projektem edukacyjnym opracowanym i przygotowanym przez Polski Komitet Narodowy UNICEF. W tym roku wypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Udział w projekcie naszej szkoły jest uczczeniem tej rocznicy oraz podkreśleniem znaczenia tego ważnego dokumentu, w którym spisane są prawa dzieci. Robiliśmy wiele zajęć lekcyjnych dotyczących praw dziecka. Dzieci poznały, jakie mają prawa, ale także obowiązki. Za chwilę z prezentacji zobaczycie różne obrazki, na których będą prawa dziecka. Proszę zgadnąć, tak, jakie to prawa, tak, zgłosić i powiedzieć, jakie to prawa. Co pan Klaudiusz? Mam prawo do opieki medycznej. Tak, prawo do opieki medycznej. Dobrze, następne. Wybrano osoby, których decyzje i podejmowane inicjatywy mają na celu poprawę losu oraz warunków funkcjonowania naszych podopiecznych. Dlatego też pragniemy uhonorować ich gwiazdami szeryfa. Na świecie, na kuli ziemskiej, okrągłej całej, mówiące różnymi językami i nieznanymi dla nas słowami. Bo stara prawda, ta się nie zmienia. Dziecko to przyszłość pokolenia.